Sieczna przecina wykres funkcji y równa się 2x kwadrat plus 1 w dwóch punktach o współrzędnych x równych 4 i 4 plus h. Przy czym h jest różne od zera. Ile w zależności od h wynosi nachylenie tej siecznej? Uprość swoją odpowiedź tak jak to tylko możliwe. No ok, czyli mamy dane dwa punkty, które leżą na wykresie funkcji o zadanym wzorze. Może nie, nie takie oczywiste być, jakie są współrzędne tych dwóch punktów, więc teraz sobie po prostu je obliczmy. Może tutaj w postaci takiej tabeli to zrobimy. Czyli tutaj będzie tabela, gdzie ja obliczę współrzędne tych punktów. Tu będzie x, a tutaj jest y, no i y obliczamy ze wzoru 2x kwadrat plus 1. Taki tutaj mamy wzór tej funkcji. No to współrzędna x pierwszego punktu jest równa 4, a współżyna y, no to trzeba obliczyć, może ja tutaj na dole to obliczę i potem tam tylko przepiszemy. Czyli trzeba wziąć 2 razy 4 do kwadratu dodać 1, to się równa 2 razy 16 dodać 1, to jest 32 dodać 1, czyli to jest 33. 33 tutaj mamy. A współżyna x tego drugiego punktu to jest 4 dodać h. No to teraz trzeba wstawić do wzoru tej funkcji za x 4 plus h, czyli będzie 2 razy 4 plus h podniesione do kwadratu, dodać 1. No to obliczam. Czyli będę miał tak: 2 razy 4 plus h do kwadratu to będzie 16 plus 2 razy 4 to jest 8 jeszcze razy h i dodać h kwadrat. Do tego dodać 1. Teraz mogę pomnożyć przez 2, to będę miał 32. 2 razy 8 to będzie plus 16H plus 2H kwadrat, dodać 1. No to po uproszczeniu, może od tutaj przepiszę, będę miał 33, dlatego że daje się dodać 32 i 1, dodać 16H, dodać 2H kwadrat. Czyli to są współrzędne tych dwóch punktów. Pierwszy punkt ma współrzędne 4, 33. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt ma współrzędne 4 plus h i 33 plus 16h plus 2h kwadrat. Taka jest współrzędna y do drugiego punktu. No i teraz jak chcę obliczyć nachylenie siecznej, która przechodzi przez te dwa punkty? No to, to to jest jak wiemy delta y podzielone przez delta x. Delta y, czyli to jest przyrost współrzędnej y. Czyli to jest przyrost pomiędzy tymi współczyn... współrzędnymi, czyli od współrzędnej końca, czyli tej zielonej. Muszę odjąć współrzędną początku, czyli to. Czyli tutaj będę miał tak. Współrzędna końca 33 plus 16h. Plus 2h kwadrat, odjąć współrzędną na początku, czyli odjąć 33. A w mianowniku, w mianowniku muszę od tej współrzędnej odjąć tą. To jest delta x od współrzędnej końca, czyli 4 plus h. Muszę odjąć współrzędną początku, czyli odjąć 4. No i widzimy, że tutaj nam się to zredukuje z tym, to z tym. No i dostaniemy w liczniku 16h dodać 2h kwadrat, a w mianowniku mamy po prostu h. No to widzimy, że tutaj możemy przez h jeszcze skrócić, bo tutaj h występuje jako wspólny czynnik w liczniku. Możemy go wyciągnąć przed nawias, zostanie nam 16 plus 2h podzielone przez h. h się skróci, no i dostaniemy ostatecznie, że to jest 16 dodać 2h. Tyle jest równe nachylenie tej siecznej, o którą nas tutaj pytali, no i jest to postać już maksymalnie uproszczona, bardziej się już tego nie da uprościć, 16 plus 2h.